Drodzy, po 12, więc czas rozpocząć, kontynuować ten program. Na początek chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy zaczęli od solidnej podstawy, żeby ten wykład przyniósł nam dużo dobrego, żeby był taką platformą, żeby Pan Bóg mógł wylać na nas swoje błogosławieństwa. Drogi Panie Boże, dziękujemy Ci za naszą obecność tutaj, że chcesz nas uczyć, prowadzić, że chcesz Panie Boże, żebyśmy byli... Skutecznymi narzędziami w Twoich rękach, żebyśmy służyli, żebyśmy, Panie Boże, głosili Twoją chwałę, żebyśmy przynieśli Ci cześć i uwielbienie. Panie Boże, bądź teraz ze mną. Daj mi dobre słowa, daj mi dobre myśli, żebyś był uwielbiony we wszystkim, co będę mówił. Niech Ci będzie chwała i cześć, uwielbienie. Amen. Drodzy, cieszę się bardzo, że znajdujemy się dzisiaj tutaj i że te 60 minut z Waszego życia, mam nadzieję, że. E, Upłynie korzystnie dla tego, co będziecie robić po tych 60 minutach, jak wasze życie się zmieni i jak wpłynie na czas, który będziecie mieli od tej pory po tych 60 minutach. Ale pozwólcie najpierw, że się przedstawię, żebyście wiedzieli, z jakiej perspektywy mówię do Was dzisiaj i z jakimi doświadczeniami. Nie po to, żeby tutaj prezentować Wam jakieś moje CV, ale po to, żebyście zobaczyli, z czym ja się na co dzień zmagam. Jak moje do, do, doświadczenia mogą się przełożyć na e, wasze e, zarządzanie czasem, że tak powiem. E, nazywam się Przemyk Mieszkowski, jestem w starszym zboru Kościoła Adwentystów dnia siódmego we Wrocławiu, e, a oprócz tego mam rodzinę, wychowujemy dwójkę dzieci, e, uczymy dzieci w domu, tutaj jest mój syn Mikołaj, który jest moim pierwszym tutaj e, wsparciem na pierwszej linii, synku uśmiechaj się do mnie e, i... E, Uczymy je w domu, nasze dzieci, Mikołaj ma 10 lat, Bianka ma 7, żona uczy w domu, a ja oprócz tego, że jestem starszym zboru plus jeszcze edukatorem w domu, prowadzę swoją własną działalność, skończyłem anglistykę, przez długi czas byłem tłumaczem, później przebranżowiłem się i od dłuższego czasu jestem deweloperem aplikacji, z moich produktów korzystają kompozytorzy na całym świecie. Jest to dość trudna działalność, dużo klientów, dużo rzeczy, które się dzieje w ciągu dnia, na, oprócz tego, że mam rodzinę i jestem starszym zboru. I teraz przez wiele lat, naprawdę przez wiele lat zmagałem się, co zrobić, żeby to wszystko pogodzić. To nie jest łatwe, żeby żona była szczęśliwa, żeby dzieci były zadbane, żeby wasze owieczki w zborze czuły, że ktoś nad, nad nimi czuwa. A poza tym, żeby jeszcze można było z tego żyć jakoś, żeby klienci nie zawalali, nie zawalali Was lawinami pytań, problemów e, i, y, i próśb. I ten wykład jest to jak gdyby takim moim e, podsumowaniem 20 lat samodzielnej działalności. E, ja, ja, Pan Bóg, znaczy może tak, Pan Bóg, ja i wszystkie moje problemy. I z tej perspektywy chciałbym Wam dzisiaj pokazać zarządzanie czasem. I w żaden sposób nie twierdzę, że jestem absolutnym mistrzem, że wszystkie te zasady, które za chwileczkę Wam zaprezentuję, mam super wprowadzone w moim życiu, że wszystko umie mnie działa tak, jak należy. Nie, 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 nie żyjemy w świecie idealnym. Natomiast są to pewne podwaliny, które pozwalają nam naprawdę postawić mocny krok do przodu. Przynajmniej z mojej perspektywy w moim ży życiu tak się stało. I chciałbym się z Wami tym podzielić. Także do dzieła. Drodzy, nie wiem, czy macie takie przeświadczenie, że z kimkolwiek nie rozmawiamy dzisiaj, nikt nie ma czasu. Zgadzacie się? Nawet moja mama, drodzy, która jest emerytką, która siedzi w domu, gdy się przychodzi do niej, a jestem totalnie zabiegala. I szczerze mówiąc, nam, osobom aktywnym zawodowo, trudno jest uwierzyć, że emeryt może mieć na głowie cokolwiek. Ale oczywiście z ich perspektywy jest to bardzo zabiegany czas. I dokładnie z każdą osobą, którą dzisiaj rozmawiamy, nie mamy czasu. Gonimy z wywieszonymi językami, szczególnie, że jeszcze mamy, mały, mamy małe dzieci, mamy firmę, mamy pracę zawodową, mamy zaangażowanie w kościele i tak dalej, naprawdę jest tego tak dużo, że bardzo trudno jest to ogarnąć i żyć z tym. I dzisiaj chciałam abyśmy skupili się na kilku krokach, które pozwolą nam to uporządkować. Ale chciałam, abyśmy spojrzeli pierwszy na pewien cytat. Sukces lub porażka w, tutaj chciałbym, ażebyśmy sobie wstawili różne wyrazy, w życiu, w pracy, w rodzinie, zależy głównie od tego, jak wykorzystujesz czas. Zgadzamy się? W stu procentach. Co ciekawe, wziąłem to, w, wziąłem to zdanie z, w, jest to cy, cytat Ellen White, w kontekście misji. Sukces lub porażka w misji zależy głównie od tego, jak wykorzystujemy czas. Czyli sukces w misji tak naprawdę nie zależy od tego, jak zdolni jesteśmy, w jakich projektach bierzemy udział, jakie zasoby mamy do dyspozycji, tylko co robisz ze swoim czasem. Jak poświęcasz swój czas, wpływa na to, jak skuteczna jest misja, w której bierzesz udział. I teraz, drodzy, od, od dawna uczą nas, że zarządzanie czasem jest oparte na logice. Czyli mamy. Skutki, mamy przyczynę, mamy skutek, mamy zasady, które pozwalają nam w pewien sposób uporządkować sobie nasze zarządzanie czasem, prawda? Czyli robimy coś, ażeby przyniosło taki, a nie inny efekt. Mamy narzędzia. Dzisiaj wszyscy chodzą z telefonami, mamy tam z pewnością listy to do, które sobie odhaczamy, mamy noteśniki inne, że całe zaplecze te techniczne. Mamy doświadczenie, nasze prywatne. Co zrobić, ażeby dany projekt się udał? Co zrobić, ażeby znaleźć czas dla żony? Co zrobić, ażeby? I później mamy zasoby, które mamy dookoła nas, prawda? Nasze biurko, przy którym siedzimy, jak ono wygląda, z jakich narzędzi korzystamy, itd. itd. I to wszystko stosujemy po to, a żeby jakoś ten chaos, który jest dookoła nas, uporządkować. To jest bardzo ważny koncept. Uporządkowanie chaosu, prawda? I korzystamy z tych oto. Narzędzi, natomiast bardzo często są one nieskuteczne. Dlaczego? Powiem Wam przykład z mojego życia. Mam pięknie uporządkowany plan dnia, rozpisane wszystko, co kiedy będę robił. I wiem, że nie mogę zawalić, bo po prostu wtedy nie ogarnę wszystkiego. I schodzę na dół do mojej rodziny i widzę taką oto istotę, która uśmiechnięta z błyskiem w oczach, tatuś. Pobawi się ze mną? I stoję. Oto ona, a oto ja. Oto mój cały plan dnia i oto to słodkie stworzenie, dla której za zabawa z tatą jest tak bardzo ważna. No i co się wtedy dzieje? Cały mój misternie utkany plan dnia, te wszystkie to-do, te wszystkie projekty, które tam mam, no niestety muszą się jakoś przearanżować, bo teraz tato będzie się bawił ze swoją córeczką. Drodzy, to jest oczywiście ekstremalny przypadek, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, drodzy, że wszystko, co naprawdę wiemy o zarządzaniu czasem, tak naprawdę powinno zostać zredefiniowane. Bo to, co nam mówią, że zarządzanie czasem to jest logika, narzędzia, zasady, nie do końca się sprawdza. Bo tak naprawdę zarządzanie czasem to są emocje. Twoje, moje oraz innych. To są. Szereg czynników, które, które są związane z tobą, jako istotą, która ma uczucia, upodobania, e, oraz szereg innych parametrów, jak preferencje, zwyczaje, e, przyzwyczajenia, warunki. Zazwyczaj nie mamy problemu z tym, co lubimy, prawda? Po, powiem Wam prosto: na to, co lubimy, zawsze znajdujemy czas. Zawsze. Przynajmniej na cząstkę tego, co lubimy, zawsze znajdujemy czas. Więc jeżeli przychodzimy do kogoś i mówimy, z... pomóż mi w czymś, ktoś wam powie, nie mam czasu, e, jeden z prawdopodobnych e, wniosków, które można wy, wyciągnąć, ten człowiek nie chce, bo akurat się nie widzi w tym. E, natomiast to, co jest ważne, zarządzanie czasem, czyli zarządzanie sobą, to tak naprawdę jest kwestia naszych emocji, naszego stosunku, naszych preferencji, naszych zwyczajów. A nie logiki i zasad i narzędzi, które mamy za sobą. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to e, uświadomili. Teraz spójrzmy, jak zarządzanie czasem zmieniało się na, z perspektywy lat. W latach 80., gdy e, fabryki w Japonii e, nie były tak zoptymalizowane, gdy e, szukano sposobów, e, ażeby zarobić oczywiście więcej pieniędzy, stwierdzono, najważniejsza w, w, w całym tym koncepcie zarządzania czasem jest wydajność, zrobić się od coś jak najszybciej i jak najwięcej. I w latach 80., przez całe lata 80. stosowano to. Ci pracownicy w fabrykach robili, 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 robili. Natomiast nie do końca się to przekładało na raz, przede wszystkim na szczęście tych pracowników, prawda? Wyobraźcie sobie ten kierat, gdzie to jak chomik w tym kręciołku sobie baraszkujemy cały czas. Po drugie, nie do końca się to przekładało na wyniki finansowe. Dlatego że, dlatego, że właśnie, spójrzmy dalej. Lata 90. i końcówka lat 80. zmieniły bardzo dużo. Profesorowie z Harvardu, z, z MIT stwierdzili, że jeden parametr nie wystarcza. Że tak naprawdę na, na nasze zarządzanie czasem trzeba przedstawić na dwóch osiach. Na osi Y jest ważność, na osi X jest pilność i to zadanie, które mamy, ono rzutuje na obie te osi w zależności, gdzie ono się zna znajduje, jak pilne i jak ważne jest, wtedy my sobie je kolejkujemy e, do zrobienia. Stąd wtedy pojawiły się te nasze piękne listy to do, czyli robimy e, notatkę, zadanie, przydzielamy priorytet i powolutku odhaczamy sobie w ciągu dnia. E, I to, drodzy, działa, natomiast jest jeden problem, w przypadku tego oto scenariusza, a mianowicie, że w żaden sposób nie oszczędzamy ani nie tworzymy czasu. Po prostu rozwiązujemy problemy, natomiast nie zmniejsza się ich liczba. One cały czas są, cały czas to my się nimi zajmujemy, natomiast problem jest w tym, że i tak, i tak nie mamy czasu. Jeżeli nie, mieli, nie mieliśmy czasu wcześniej, stworzenie jakiegoś systemu do własnego użytku GTD, e, Getting things done, wcale nam tego czasu więcej nie da. Będziemy bardziej zorganizowani, natomiast czasu nam w żaden sposób nie przybędzie. I teraz z perspektywy dzisiaj. E, dzisiaj zaczyna się mówić, że te dwa modele, czyli wydajność i ten chomik, prrr, oraz e, ważność i pilność i li, typowe listy to do, są nieskuteczne. Szczególnie dla Dzisiaj dla nas, osób, które zmagają się z wieloma wyzwaniami, gdzie ten harmonogram jest naprawdę bardzo napięty, gdzie mamy wielowątkowość bardzo zaawansowaną w naszym życiu, e, i e, dodano kolejny parametr. Chciałbym, żebyście spojrzeli, bo to jest bardzo kluczowy parametr. Czyli oprócz tych osi, które były wcześniej, czyli ważność i pilność, wprowadzono oś Z: znaczenie. Jak ważna jest dana czynność? I teraz nasze zadanie rzutuje się na trzech osiach. W zależności, gdzie ono jest względem tych trzech parametrów, wtedy je kolejkujemy. Ten parametr znaczenia jest bardzo ważny, bo on praktycznie determinuje całe podejście. I gdy wprowadzono ten parametr, e, wtedy też opracowano pewien model. Ale zanim go zaprezentuję, e, spójrzmy na pewien bardzo ważny cytat, na coś, co praktycznie redefiniuje nasze zarządzanie czasem i sprawia, że tego czasu naprawdę mamy więcej. Pomnażamy czas, dając sobie emocjonalne pozwolenie, aby poświęcać czas dzisiaj na rzeczy, które dadzą nam więcej czasu, kiedy? Jutro. Spójrzcie na ten tekst, bo on jest bardzo, bardzo ważny. Czyli robimy coś dzisiaj, a żeby mieć więcej czasu jutro, a poza tym pozwalamy sobie na to, ażeby w ten sposób działać. Jak, jak się czujecie, gdy odkładacie pewne ważne zda, zda, zadanie z dzisiaj na jutro na pojutrze? Cały czas wisi tam jakiś anioł stróż nad nami i mówi: no słuchaj, nie zrobiłeś tego. Na pewno się wszystko zawali. Na pewno nic ci się nie uda, e, poza tym, co powiesz F. Co, co powierzona? Zaniedbujesz dzieci. Mamy ogromne wyrzuty sumienia, gdy czegoś nie zrobimy, szczególnie gdy coś jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo żyjemy w takim świecie zadaniowym. Muszę robić i muszę działać, a jeżeli nie zrobię, to klęska. Prawda? Znacie to z, z własnego do, doświadczenia? Ja bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak? E, I musimy dać sobie emocjonalne pozwolenie, że ja nie będę miał wyrzutów sumienia w żaden sposób. Gdy będę robił rzeczy dzisiaj, które pozwolą mi mieć więcej czasu jutro, jak to działa? Stworzono tak zwany strumień skupienia. Pokażę Wam kroki, które pozwolą nam lepiej zarządzać tym, co nam wpada na twarz. Każde zadanie, które macie do wykonania, wchodzi w taki strumień skupienia. Pierwszy, pierwszy blok, pierwsza faza, eliminacja. Przychodzi do Was zadanie. Pierwsza myśl, która powinna Wam przyjść do głowy, to jest, czy ja ją mogę wyeliminować? Czy ja nie mogę zrobić? Czy to za zadanie muszę wykonać, czy ja go po prostu nie mogę skreślić całkowicie? I tu jest problem, prawda? Bo bardzo często moje sumienie mówi: Nie, ja muszę to zrobić. Jeżeli to zadanie przyszło do mnie, to widocznie jestem tak ważny, albo mam takie dary, albo mam jeszcze szereg innych atrybutów, przez co ja to zadanie muszę zrobić, bo inaczej będzie koniec świata. Natomiast to jest pierwszy krok. Czy to zadanie da się w ogóle wyeliminować i, po, i postawić na nim krzyżyk? I wtedy macie z głowy, bo jeżeli ono. Jeżeli ono nie wpisuje się w ten parametr i znaczenie tego zadania jest, ło, ho, ho, gdzieś tam e, bardzo daleko. To w takim razie po co mamy je w ogóle robić? Prawda? I zobaczcie, że to jest pierwsze sito. Czy ja mogę dane zadanie wyeliminować? Dalej, kolejna faza. Jeżeli tego zadania nie mogę wyeliminować, pytanie: Czy mogę je zautomatyzować? Drogie panie i drodzy panowie, czy wyobraźcie sobie dzisiejszą kuchnię bez zmywarki do naczyń? Albo bez pralki, albo bez tych wszystkich naszych usprawniaczy. To jest automatyzacja. Wyobraźcie sobie, ile wcześniej kobietom zajmowało pranie w tych potokach. Trzeba było do tego potoku dojść, trzeba było na tych kamieniach wszystko podczepać, wysuszyć i tak dalej. A teraz wszystko wkładamy, bach, w pralkę. Po godzinie, jeżeli mamy zaawansowaną pralkę, mamy wszystko suchutkie, fajne i super. I to jest automatyzacja. Jeżeli przychodzi zadanie, którego nie potrafię wyeliminować, drodzy, kolejne pytanie, które się nam nasuwa: czy to zadanie mogę w jakiś sposób zautomatyzować? Przykład. Co miesiąc każdy z nas płaci rachunki? Tak? W zależności od tego, jaką firmę prowadzimy, bądź jakim budżetem dysponujemy, tych rachunków może być całkiem sporo. I bardzo często jest tak, przynajmniej w, w Polacy, że nie mamy tego w ogóle zautomatyzowane. Że ręcznie wchodzimy do banku i każdy przelew ręcznie musimy wpisać, wprowadzić, kliknąć i tak dalej, i tak dalej. Bo szkoda nam czasu jest po to, żeby spędzić jednego dnia, cztery godziny, żeby ustawić sobie automatyczne przelewy, bo to jest cztery godziny dzisiaj. Nie myślimy z perspektywy, że te cztery godziny dzisiaj dadzą nam. W przyszłych latach, co miesiąc, kolejne godziny, które ja już absolutnie nie będę musiał robić. To jest automatyzacja naszego życia, drodzy. Jeżeli pracujesz z komputerem, naucz się pisać na klawiaturze tak, że napisanie maila zajmie ci pół minuty, a nie 10 minut. Jeżeli pracujesz z czymś, gdzie masz powtarzalne zadania, pomyśl, co zrobić, a żeby wprowadzić automatykę, żeby coś się wykonywało samo, żebyś ty już nie musiał. Jeżeli się nie da zautomatyzować, zaut e, jest dalej, to jest moja ulubiona część i do, do której najtrudniej mi było dojść, wierzcie mi, najtrudniej, delegacja. To znaczy ja nie, ale ty zrobisz to za mnie. Okay? I to jest bardzo ważny element, z którym my mamy ogromny problem. Dlaczego? Bo nikt tego nie zrobi najlepiej niż wy. Zgadzacie się? Ja zrobię najlepiej, ja muszę ręcznie sterować, ja muszę mieć wszystko pod kontrolą, i bo to ja mam te umiejętności. I faktycznie na początku może się okazać, że osobie, której coś zleciliście, zrobiła to całkowicie nie tak, jak jakbyście chcieli. Raz. Drugi raz, gdy powierzysz mu tą, tą, powierzysz mu tą samą rzecz, ona zrobi to troszeczkę lepiej. Trzecim razem już będzie prawie tak dobrze, jak ty byś chciał. Za czwartym razem może się okazać, że ta osoba jest lepsza od Ciebie i że ten problem, to zadanie, które Ci wpada cały czas, już nie jest Twoje, ale możesz je bezpiecznie, spokojnie oddelegować. Z perspektywy rodzinnej, pomyślcie o, o Waszych dzieciach. Mikołaj gotuje świetnie zupy. Ma 10 lat. Jak myślicie, jak wyglądała pierwsza zupa Mikołaja? Ba, nie. Jak wyglądała kuchnia po pierwszej zupie Mikołaja? Sprzątać to mało powiedziane, prawda? <noise> Ale teraz on jest w stanie po kilkunastu próbach zrobić naprawdę przepyszną zupę. I gdy ja czy moja żona mamy do oddelegowania za zadanie, nie mamy dzisiaj obiadu synu marsz do kuchni, <noise> nie mamy problemu z delegacją tego zadania, prawda? I tak jest z wszystkim: czy to w firmie, czy to w domu, czy to w, w zborze. Prawda? Jeżeli szukamy osoby do znalezienia czegoś, to zazwyczaj też mamy problem, bo ta osoba nie zrobi tak dobrze, bo ta osoba nie ma takiego ducha, bo ta osoba, no, zawsze się znajdzie coś, czego ta osoba nie ma. Zgadzacie się? Czegoś brakuje zawsze. I czegoś zawsze będzie brakowało. Ale my musimy nauczyć się delegować, bo bez delegacji, drodzy, to zadania nas przywalą na ziemię, rozłożą na łopatki i będziemy kwiczeć. Musimy się nauczyć ufać innym osobom. Że one też mają swój rozum, że one też w przypadku zboru służą dla pana, że one też w przypadku rodziny grają w tym samym zespole. W przypadku firmy, że im też zależy na dobrze firmy. Bo jeżeli firma się rozpadnie, to z czego żyć będą. Prawda? Delegacja jest bardzo trudna, bo wymaga zaufania, bo wymaga próby, bo wymaga uwierzenia w drugiego człowieka. Drodzy, nie jesteśmy pępkami świata, nie umiemy wszystkiego najlepiej i wcześniej czy później się o tym przekonamy. Ja myślę, że większość z nas już się o tym przekonała. Tylko, że tak trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Okej, okay, jeżeli zadania nie można wyeliminować, jeżeli zadania nie można zautomatyzować, jeżeli zadania nie można oddelegować, co się dzieje wtedy? No ja. No i trudno. No ja muszę to zadanie przyjąć na klatę. No mu muszę. Tylko, że problem jest w tym, że to, że przyjmuję zadanie na klatę, nie musi oznaczać teraz. Tak? Nie, że ono przychodzi i ja się natychmiast nim zajmuję. Nie. To zadanie bardzo często może można wykonać później. I to jest pytanie, czy to zadanie, które mam przed sobą, musi być zrobione dzisiaj, teraz, czy mogę je zrobić później? Bo jeżeli mogę zrobić później, to ono później mi znowu wpadnie któregoś dnia w ten mój strumień e, skupienia, prawda? Znowu, czy mogę je. Wyeliminować, zautomatyzować, oddelegować, ja, no to teraz. Okay? Ale zobaczcie, że w wyniku tego sita, ile rzeczy nam odpada. Prawda? Jeżeli nauczymy się eliminować, jeżeli nauczymy się automatyzować, jeżeli nauczymy się oddelegowywać, to, co przychodzi do nas, do ja, drodzy, to jest niewspółmierne ilościowo w stosunku do tego, co przychodzi tutaj na, na samym wejściu. Widzimy to? I to jest kluczowy koncept. Nie radzimy sobie z wszystkimi zadaniami, które mamy, ale odsiewamy skutecznie. Odsiewanie nie oznacza odkładanie czy nierobienie. Nie, to jest zarządzanie czasem, to jest zarządzanie zadaniami. Eliminacja, automatyzacja, delegacja i później ja. Chciałbym, żebyśmy ten model sobie e, zapamiętali, bo on jest bardzo ważny i przełożymy go na, na nasze priorytety. Czyli, tak jak wcześniej mówiliśmy, że dzisiejszy koncept zarządzania czasem, który się pojawia, wyłania gdzieś tam z mroków e, w, kognitywnych, to jest znaczenie, ta oś Z, która ma ogromne znaczenie, jest kluczowym parametrem. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to, co robimy, de, definiujemy pod kątem, co jest dla nas ważne. I teraz e, chciałbym spojrzeć na model chrześcijański z perspektywy na, naszego znaczenia na podstawie pisma Allen White. E, dla, dlatego, że tak jak ja Wam powiedziałem, na to co lubimy, co jest naszym priorytetem, zawsze znajdziemy czas. Ja uwielbiam grać na gitarze i wierzcie mi, że w ciągu dnia zawsze znajdę gdzieś tam 15 minut, żeby mi się ręka do gryfu przykleiła. Chciałbym więcej, no ale, ale zawsze się znajdzie. I założę się, że w waszym życiu są takie elementy, na które zawsze znajdujecie czas, bo to zależy od naszych e, priorytetów. Jeżeli czytamy Pisma Len White, e, jest mnóstwo tekstów i tutaj nie trzeba dyskutować, że numerem jeden w życiu każdej osoby jest osobista relacja z Bogiem. Prawda? To czujemy, to wiemy. To jest numer jeden wszystkich naszych e, priorytetów. Dalej. Znowu... W, w tekstach Ellen White jest mnóstwo tekstów, które mówią po osobistej relacji jest czas na rodzinę. Dlaczego? Bo ro, rodzina jest tym kościołem. Pierwszym, po, pierwszym k, e, krokiem do e, kościoła bożego jest właśnie twoja żona, twoje dzieci i, e, czy twój mąż. I to jest drugi priorytet. Później, trzeci, i tutaj jest takie troszeczkę zdziwienie, praca. Aha, bo zazwyczaj tutaj w to miejsce nam wchodzi co? No Kościół, no Kościół jest zwykle ważniejszy niż moja praca, prawda? Bo trzeba się angażować w dzieło Boże, bo najważniejsza jest osobista relacja, później rodzina, no i Kościół. No, okazuje się, że nie do końca tak jest z perspektywy ducha proroctwa. I wzbór jest dopiero czwartym punktem w tym modelu priorytetów. Dlaczego? Tylko w takim przypadku, gdzie praca służy utrzymaniu rodziny. Okay. Jest ogromna różnica, gdy moja praca jest sposobem mojej re realizacji się, moim hobby, moim życiem. Tak? Wtedy ona się nie wpisuje w ten model, bo szczerze mówiąc, na to podejście niekoniecznie jest miejsce w modelu Bożym. Tak? I gdy spojrzymy na taki zestaw priorytetów: Bóg, osobista relacja, rodzina, praca, zbór. I teraz ten model wstawiamy we wszystko, co robimy. I teraz spójrzmy, jak wygląda ten model priorytetów z perspektywy eliminacja, automatyzacja, delegacja, ja teraz, później. Ha. Czy osobistą relację z Bogiem mogę wyeliminować? No nie. Czy mogę ją. E, zautomatyzować. No, nie stosujemy różańców czy jakichś tam innych, słuchajcie, czy nie mamy ludzi od modlitwy, nie, prawda? No nie da się. Automatyzacja w przypadku relacji z Bogiem e, jest niemożliwa. E, czy możemy oddelegować moją osobistą relację? Czy mogę oddelegować? No nie, to jest absurdalne, prawda? Bo wtedy to nie jest osobista relacja, tylko to jest e, relacja mojego wujka albo mojego pastora, nie moja. E, czy w takim bądź razie, co jest dalej? No to wpada gdzie? No na mnie. Teraz pytanie, teraz później. I tu faktycznie mamy pole do manewru, bo nie, bo nie musimy tego robić teraz, w tym momencie, ale możemy mieć ustalone pory. Rano, po południu, po śniadaniu, prawda? Tu już możemy sobie zarządzać tą osobistą relacją. Czyli to jest coś, co musicie zrobić. E, I gdzie te trzy pierwsze filtry nie działają. Rodzina. Czy możemy wyeliminować, chyba że jesteśmy singlem, tak? To wtedy spokojnie ten priorytet, chyba że dalszy, jak mama, tata i, 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 i tak dalej. Ale gdy mamy, jesteśmy odpowiedzialni za rodzinę, w żaden sposób nie możemy wyeliminować spraw rodzinnych. Czy możemy je zautomatyzować w sensie żeby się samo robiło z perspektywy priorytetów, o których yy, mówimy. Czyli celem, celem jest, yy, celem rodzin jest doprowadzenie, tak pisze Ellen White, doprowadzenie wszystkich członków gdzie? Do Królestwa Bożego. Czy możemy to zautomatyzować? Czy jest jakieś makro, które wciskamy gdzieś tam na komputerze i nagle nasz syn z yy, rozbijaki staje się fantastycznym chrześcijaninem, który góry przenosi? No nie, bez mojego osobistego zaangażowania w to wszystko, tego się nie da zrobić, prawda? To samo nie, nie, nie przyjdzie. Nie ma specjalnych napojów, chociaż oczywiście wiemy, że żywność ma wpływ na to, jak się dzieci rozwijają, jak się odnoszą do rodziców i do Pana Boga. Natomiast nie ma cudownych środków. Nie, wy, nie wyeliminujemy, nie e, oddelegujemy. O, oddelegujemy. Zobaczcie, że dzisiaj wychowanie dzieci. Praktycznie to jest delegacja. Puszczamy dziecko do szkoły. Nie, ja się nie zajmuję nauką, zajmują się tamci, prawda? Puszczamy na wszelkiego rodzaju kółka zainteresowań, na szereg zajęć, które kształtują nasze dziecko zamiast mnie. A ja, dobry tato, przychodzę z, z pracy, siadam przed telewizorem, synku, jak było w szkole? Fajnie, tak, okej, okay, w porządku. I tutaj mój kontakt się urywa, prawda? Pewnych rzeczy się nie da oddelegować. Oczywiście mo możemy, ale z perspektywy duchowej, z perspektywy duchowej, czyli relacja Twój syn, Twoja córka i Ty i Bóg, tego się oddelegować nie da. Bo to Ty musisz pokazać tego Pana Boga, bo to Ty musisz przyprowadzić to dziecko do Królestwa Bożego, Ty musisz postawić te podwaliny, po których to dziecko będzie stąpać w górę. I teraz oczywiście jestem ja. Teraz czy później. Tutaj również sobie e, jak gdyby mamy pole do, do manewru. Pracę da się wyeliminować? W niektórych przypadkach da się. Jeżeli się napisał jakiś fajny utwór, który się gra na święta w radiach i się zarabia setki milionów dolarów, pewnie, prawda? E, bardzo często jest tak, że jednak pracę da się od oddelegować. Da się zautomatyzować. Prawda? Niekoniecznie to ja muszę robić. Mogę mieć czas więcej tego czasu, gdy zastosuję to wszystko. Oczywiście, ja też muszę pracować. Zbór, i tu jest bardzo ważna kwestia w przypadku, nie wiem, na przykład starszego zboru, pastora, czy innych stanowisk. Czy faktycznie stosujemy tą zasadę eliminacji, delegacji, zanim to spadnie, na mnie. Bo faktycznie te, te rzeczy można oddelegować, te rzeczy można wyeliminować, te rzeczy można zautomatyzować. Naprawdę. Można. Czyli z perspektywy tego naszego osobistego, osobistej listy priorytetów e, najważniejsze, gdzie ja, jest nieodwołalnie, nieodwołalnie, że ja muszę uczestniczyć w tym i muszę mieć swój wkład, to to jest moja osobista relacja z Bogiem i rodzina. To są podstawowe drodzy rzeczy, których nie ma ucieczki. A problem jest w tym problem jest w tym, że szczególnie facecie dzisiaj. Szczególnie w facecie dzisiaj. Spójrzmy jeszcze raz, że bardzo często oddelegujemy to, mamy problemy z tym. Natomiast tutaj. Jest to tak ważne, że absolutnie z tym się nic nie da zrobić. I to jest w ogóle to jest miernik mojego sukcesu jako facet, jak mi się powodzi w pracy, czy jestem skutecznym menadżerem, ile zarabiam pieniędzy, i tak dalej. Zbór, wow! Jestem świetnym starszym zboru, wszyscy mnie lubią. Fantastycznie, fantastycznie wypełniam się z powierzonych mi projektów. No, natomiast jeżeli chodzi o hierarchię, Drodzy, to można wyeliminować, wydelegować. To nie jest ważne z perspektywy wa Waszego zbawienia. Z perspektywy Waszego zbawienia. To jest, to jest kluczowa rzecz. to jest kluczowa rzecz. Nie mówię, że praca nie jest ważna. Absolutnie nie. Nie mówię, że zbór nie jest ważny. Absolutnie nie. Ale jeżeli mamy poprzestawiany po listę priorytetów, wtedy mamy ogromny problem. Jeżeli praca jest ważniejsza niż moja relacja z Bogiem, moja rodzina, mamy problem. Jeżeli zbór zajmuje mi tyle czasu, że nie mam czasu na osobistą relację z Bogiem ani rodzinę i świecę oczami przed moim zborem, bo naprawdę jestem upadłym chrześcijaninem, to drodzy, czujemy to, prawda? Czujemy, że, że ta lista priorytetów musi być w takim porządku, bo jeżeli się, się przestawi, wtedy nasza... Nasz czas jest marnowany, o czym za, za chwileczkę sobie przeczytamy. E, chciałbym, abyśmy spojrzeli na dwa, dwa teksty Len White, które jak gdyby dadzą nam e, podstawę do, do tego, o czym już wspomnieliśmy. Tych tekstów jest naprawdę multum. Ja tylko wybrałem kilka, żeby się zmieścić w tym czasie, który, który mamy. E, czytamy. E, Review and Herald, 21 kwietnia e, 1903 rok. Wyznawanie ortodoksyjnych teorii teologicznych, członkostwo w kościele, ani przykładne wykonywanie pe pewnych obowiązków nie świadczy o tym, że żyjesz. E Ruch niekoniecznie oznacza życie. W jakim kontekście to Eleonora mówi? Bardzo fajny, fajny obraz. Mówi, że była w Szwajcarii i zaprowadzono ją, ją na ratusz, tam na wieży była taka kukła, e która. Ruszała się, bo była, miała jakieś mechanizmy, ruszała rękami, nogami, głową itd. Tak i, tak I później ona mówi tak: re, ruch niekoniecznie oznacza życie. Możemy spełniać pewne formy i ceremonie re, religijne, jednak nasze uczynki są bezwartościowe, jeżeli nie jesteśmy żywi w Chrystusie. Pan powołuje żyjących, aktywnych i wierzących chrześcijan. Zobaczcie, jakie to jest potężne przesłanie: to, że jesteś zaangażowany w zboże. Nie oznacza, że jesteś żyjącym chrześcijaninem. To, że Twoja firma przynosi Ci sukces, to nie oznacza, że tak naprawdę Pan Bóg ci błogosławi. Jeżeli te wcześniejsze punkty nie są spełnione i nie masz żywej relacji z Bogiem osobistej, która przekłada się później na Twoje życie rodzinne, na pracę i na Twoją firmę, czy na Twoją pracę za zawodową, to mamy ogromny problem. Ruch niekoniecznie oznacza życie. A nam się wydaje, że im bardziej aktywni jesteśmy, tym bardziej jesteśmy zaangażowanymi chrześcijanami. Im więcej projektów misyjnych bierzemy udział, tym bardziej Pan Bóg szczególnie na mnie patrzy i jestem bardzo ważny z perspektywy dzieła Bożego. Prawda? Mamy tak ogólnie? Znam wiele osób, wiele osób, które angażują się w projekty zborowe, natomiast ich życie chrześcijańskie leży, ich życie rodzinne leży, totalnie, ale są zaangażowani. Projekty zborowe, jako ucieczka, jako pewien sposób kompensacji, zrobię coś, żeby mi było lżej na sumieniu, bo wiem, że zawalam tu, zawalam tu, ale tutaj być może będzie inaczej. To jest bardzo ważne w drodze, żeby ta lista priorytetów była na właściwym miejscu. Kolejny cytat. Wielu praktykujących chrześcijan, tutaj chodzi o naszą pracę zawodową. Wielu praktykujących chrześcijan dokłada wszelkich starań, aby przeprowadzać transakcje biznesowe w atmosferze bezwzględnej uczciwości, jednak ich relacja z Bogiem jest nieuczciwa. Zaobserwowani swoją ziemską działalnością biznesową nie wywiązują się ze swoich obowiązków względem otaczających ich osób. Ich dzieci. Nie są wychowywane w taki sposób, żeby poznały i uwielbiły Pana. Ołtarz rodzinny jest zaniedbywany, a prywatne nabożeństwa całkowicie porzucone. Sprawy wieczności nie są dla nich priorytetowe. Okradają tym samym Boga, ponieważ koncentrują swoje najlepsze dążenia i myśli na sprawach zie ziemskich, a swój czas poświęcają rzeczom o znikomym znaczeniu. Ich życie popada w ruinę. Nie dlatego, że nieuczciwie postępują z innymi, ale dlatego, że Okradają Boga z jego własności. Zobaczcie, jaki to jest potężny cytat, który mówi: Staramy się faktycznie przed innymi dobrze wyglądać. Ja, adwentysta, nie postępuję nieuczciwie, nie, nie biorę łapówek, prowadzę swoją działalność biznesową od A do Z w stu procentach przejrzysty. Uczę się, jestem studentem, nigdy nie ściągam. I szereg takich różnych zasad, które świadczą o tym, jestem chrześcijaninem. Ja szczególnie jestem adwentystą Dnia Siódmego. Natomiast Ellen White nam mówi tutaj o czymś bardzo ważnym. Jeżeli zaniedbujesz te pierwsze dwa priorytety wcześniejsze, a prowadzisz nawet super uczciwą działalność biznesową, masz ogromny problem. I tak naprawdę okradasz Boga. Chcemy okradać Boga? Jak, jak się czuje osoba, która w ogóle samo okradam Boga wiekuistego? Drodzy, Ciężki to jest temat. Teraz wierzę, że po waszych minach patrzycie się na mnie z takimi troszeczkę grobowymi minami, bo te teksty są naprawdę ciężkie, prawda? Bo yy, sprawiają, że zaczynamy troszeczkę myśleć i mamy taką retrospekcję. A co u mnie w życiu nie działa? Tak na, należy. Bo tak jak mówię, ja wcale tutaj nie, nie stoję i nie mówię: słuchajcie, ja mam priorytety tak poukładane, że po prostu jest ekstra. Nie, każdy z tym ma problem. Każdy z tym ma problem. Gdzieś któregoś dnia mamy słabszy, gorszy dzień, wtedy się nam zaczyna sypać. Natomiast musimy być świadomi pewnych zasad, pewnego modelu działania, pewnego modelu postępowania. I właśnie tutaj duch proroctwa oraz ten techniki, czy ten model zarządzania czasem, czyli radzenia sobie z sobą, jest bardzo ważny. Spójrzcie teraz tutaj na ten wykres przygotowany przez psychologów kognitywnych. Ja zmieniłem to znaczenie tutaj i wstawiłem coś kluczowego z perspektywy mojej: wieczność. Ok? Wieczność. Czyli to, co na, na mnie spada, to, co przychodzi do mnie, każde zadanie, każda rzecz, którą mam wykonać w ciągu danego dnia, miesiąca, tygodnia, Lata, a oceniam z perspektywy tych trzech parametrów. Jak pilne to jest? Jak ważne? Jakie ma przełożenie na wieczność? To jest kluczowy parametr. Jak, jakie ma przełożenie na wieczność, drodzy? Czy to, co robię, ma przełożenie na wieczność? Jak myślicie, czy, czy jest jakieś, jakaś ważniejsza rzecz niż czy moja akcja, będzie miała przełożenie na to, czy ktoś będzie miał życie wieczne, czy nie. Czy ja osiągnę życie wieczne. I z, tego, z tej perspektywy zaczynam filtrować. Czy mogę wyeliminować to zadanie? Czy mogę je oddelegować? I tak dalej, i tak dalej. Wieczność. Czy to, co robię, ma przełożenie na wieczność. Drodzy, Jelona, pisze wyraźnie. E, że jeżeli twoja praca zawodowa nie ma przełożenia na wieczność, masz problem. Masz problem, bo wtedy cały twój czas, twoja energia, wszystkie rzeczy, które angażujesz, a jest tego całkiem sporo, bo tak naprawdę, gdy przychodzisz do pracy, to prawdopodobnie rozmawiasz więcej z szefem niż z swoim mężem albo ze swoją żoną, a na pewno więcej niż z Bogiem. Teraz to, czym się zajmujesz w życiu, w jaki sposób ma to przełożenie na wieczność? Oczywiście idealnym modelem byłoby to, gdybyśmy wszyscy byli pastorami czy też e, misjonarzami zatrudnionymi na etat w kościele. Ale tak się nie da, prawda? A tak, tak się nie da. Ale pytanie, czy to, co ja robię w mojej pracy, ma przełożenie na wieczność? I teraz z perspektywy tych. Priorytetów, które mamy. Powiedzcie mi, drodzy, gdzie, gdzie tutaj wstawić misję? Bo praktycznie nasz cały wykład mówi o misji. Gdzie wstawię misję w tych moich priorytetach? Jak misja się ma do, priorytet... do tej listy priorytetów, które tutaj są wyspecyfikowane? Jak myślicie? E, w zboże. Tutaj, tak? Zgadzamy się? Nie. Gdzie? Okej, okay, osobista relacja. Tak? Tu jest misja i tylko tutaj? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzę, że e, załapaliśmy. Że tak naprawdę misja e, dotyczy wszystkich tych priorytetów, które tutaj mamy. Misja zaczyna się przy Twojej osobistej relacji z Bogiem. Wtedy, gdy klękasz, wtedy, gdy czytasz, wtedy, gdy Pan Bóg jest z Tobą sam na sam, gdy ładujesz swoje akumulatory, gdy Pan Bóg daje Ci swoją mądrość, swoją pokorę, łagodność i wszystkie te parametry życiowe i dary Ducha Świętego, które są kluczowe do tego, że później wstajesz z kolan i przychodzisz do rodziny i mimo tego, że syn czy córka nawijały Ci nie wiadomo co, a żona akurat dzisiaj nie ma dobrego humoru, ty możesz uśmiechnąć się do nich. Okej? Okay? W pracy. Niekoniecznie musisz wykonywać pracę pastora, ale gdy spotykasz się z osobami, które siedzą w biurko w biurko z tobą, co robisz? Co robisz, ażeby to, co robisz w tym momencie, miało przełożenie na ich życie wieczne i twoje? W jaki sposób głosisz Ewangelię w miejscu pracy? W jaki sposób to, co ty wytwarzasz rękami, myślą, czymkolwiek, świadczy o Bogu? W jaki sposób? Zobaczcie, że gdy tu zaczynamy od misji, tutaj, gdy wchodzimy później na rodzinę, na pracę, automatycznie z nas się wylewa. Dlaczego? Bo Jezus nam obiecał, że wyleją się z nas wody, prawda? Że tego nie da się utrzymać, jeżeli ta osobista relacja z Bogiem istnieje i jest żywa. Wtedy jest, manifestuje się i w rodzinie, i w pracy, która służy utrzymaniu rodziny. I później przychodzimy na zbór. Na projekty, które są realizowane w zborze, na, na, na to, jak się uśmiechasz do swojej brata i siostry, nawet tego, którego nie lubisz, który ma całkiem inne zdanie o, o, od ciebie i cały czas na przykład na zebraniu zborowym krytykuje cię. Jak, jakiego ducha masz w sobie, gdy przychodzisz do zboru? Jakiego ducha masz, gdy właśnie podejmujesz się pewnych obowiązków w zboże? Jak, w jaki sposób przekłada się to na przynoszenie Bogu chwały? I uwielbienie go. Zobaczcie, że właśnie dzisiaj misja bardzo często nam się kojarzy tylko i wyłącznie z tym elementem. Natomiast jeżeli ona się zaczyna odtąd, drodzy, jest to porażka całkowita dla Ciebie i dla mnie. Nie można, nie można absolutnie angażować się w zbór i myśleć, że na tym polega misja. Absolutnie nie. Co więcej, powiem Wam dzisiaj z pełną premedytacją. Że należy odstrzelić większość projektów, w których angażujemy się w zboże. Wybrać sobie tylko te, które faktycznie czujemy, że to jest wola Boża w stosunku do mnie i do mojego zboru i do, mi, i do projektów misyjnych. Pytacie się, Panie Boże, pokaż mi swoją wolę. Pokaż mi, co mam robić dla Ciebie w moim zborze. Czy bierzemy, bo akurat czuję się w tym dobrze. Tak zwykle jest, prawda? Że dobrze jest tam, gdzie umiemy, gdzie nam... Się po, powodzi. Mieliśmy w Zboże we Wrocławiu osobę, która była fantastycznym mówcą. Jej nie ma, odeszła e, i mówiła: Przemek, ja mam dar przemawiania. Faktycznie miał dar przemawiania. E, py, pytanie było: Piotrze, a czy faktycznie Pan Bóg chce, żebyś przemawiał? Czy faktycznie Pan Bóg chce, żebyś przemawiał? Bo bardzo często jest tak, drodzy, że Pan Bóg bierze to, chce, żebyśmy. Zaangażowali się z niczym, żeby nas obdarować, żebyśmy my odłożyli ten nasz cały ekwipunek, który mam naszych wrodzonych talentów, predyspozycji i tak dalej, po to, żeby pokazać, kto tak naprawdę jest tutaj ważny. Kto jest, kto jest na samym czubku tej góry naszych priorytetów, I kto uzdalnia nas, drodzy. i Kto nas tak naprawdę uzdalnia. Także jak, jak widzicie, te modele zadają nam wiele, wiele. Skomplikowanych i trudnych pytań, bo tak naprawdę każdy z nas wie, gdzie dzisiaj siedzi, w czym siedzi, z czym się zmaga, z jakimi problemami, z jakimi zadaniami. Ale, drodzy, to co jest piękne w Panu Bogu, że nie ma takiego zadania, z którego Pan Bóg by Ciebie i mnie nie wyciągnął. I że Pan Bóg różnymi sposobami, różnymi sposobami próbuje nas wyciągnąć z tego, że nie mamy czasu, że jesteśmy zawaleni przytłoczeni w, de w depresji. I między innymi dzisiaj drodzy myślę, że Pan Bóg wykorzystuje to, ten moment tutaj, żeby do Was i do mnie przemówić. Co zrobić żeby lepiej zarządzać czasem. Bo od tego jak zarządzam czasem, zależy od to, jakim jestem misjonarzem. Ba. Przez misjonarza rozumiem jak? Tak na, jakim jestem chrześcijaninem na kolanach. Przez misjonarza rozumiem, jakim jestem ojcem dla mojego syna i dla mojej córki. Jakim jestem mężem dla mojej żony. Jakim jestem pracownikiem dla mojego szefa. Jakże mogę mówić o Panu Bogu, gdy zawalam tutaj na pełnej linii. Gdy jestem nieuczciwy w stosunku do szefa, gdy mam długi gdzieś i przychodzę i mówię ludziom, słuchajcie, Bóg jest wielki, bo On w moim życiu działa, a ja kradnę i oszukuję. Drodzy, to tak nie może działać. Absolutnie nie. I Pan Bóg wzywa nas, tak jak dzisiaj e, u, usłyszeliśmy od naszego drogiego bra, brata, do całkowitej odnowy naszego życia, do ustalenia priorytetów raz na zawsze. Bóg na początku, Bóg na początku który, i później Jego miłość, Jego, e, Jego porządek, bo zauważcie, że Bóg jest Bogiem po, porządku, przelewa się na wszystko, co robimy w naszym życiu. A my dostajemy narzędzia, które Pan Bóg nam daje po to, żebyśmy sobie lepiej radzili. Czyli mądrych ludzi, którzy znają się na psychologii i mówią, słuchajcie, potrzebujemy ten parametr uwzględnić w tym modelu, który mamy dzisiaj. Super. Chwała Panu Bogu za to, że uzdalnia ludzi, żeby obrazować pewne mechanizmy. Że mamy dzisiaj telefony, komputery, gdzie możemy sobie te nasze zadania wpisywać. Mamy zaufane systemy, gdzie wpiszemy i zawsze jest. Jeszcze szereg innych, e, szereg innych. Wynalazków, które pozwalają, że naprawdę możemy się zorganizować tak, aby przynieść Bogu chwałę, bo to jest kluczowa rzecz, a żeby moje zarządzanie czasu czasem przyniosło Bogu chwałę. Drodzy, nie wiem, na ile was zainteresowałem, na ile was pobudziłem do przemyśleń, na ile wyjdziecie za chwileczkę za te drzwi nowym krokiem, twierdząc, okej, okay, czas na zmianę. Zrobiliście zdjęcia tych wszystkich modeli albo już w głowie, jeżeli macie pamięć fotograficzną. Wyjdziecie stąd i powiecie czas na zmiany. Czas na lepsze zarządzanie czasem. Czas na to, ażeby, ażeby mój czas przyniósł chwałę Bogu. a żeby, pa, pamiętacie e, e, to zdanie, żeby ro, robić rzeczy dzisiaj. Dzisiaj. Jakie rzeczy? Które dadzą nam więcej czasu jutro. Opowiedzcie nam mi, co przyniesie więcej czasu niż wieczność. Prawda? Co robisz dzisiaj, żeby mieć całą wieczność? Bo Bóg ci chce dać całą wieczność. Ale czy, to, czy On chce nam tą wieczność dać do zmarnowania, do przeleżenia, do przebindania na chmurkach? No nie. On chce, żebyśmy weszli w tą wieczność, już jako odmienieni, e, z pełnym bagażem doświadczeń, jak radzimy sobie z problemami, jak e, zarządzamy. Tym, co Pan Bóg nam powierzył, czyli naszym czasem, którego tak mamy bardzo mało. Ale Bóg pomnaża. Bóg pomnaża i Bóg jest wielki. Jemu niech będzie chwała i cześć, uwielbienie, drodzy. I cieszę się, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. E, nagadałem się strasznie. <grytanie> Ale z drugiej strony wierzę, drodzy, że Pan Bóg posługuje się nami po to, żeby się nawzajem budować, dokształcać i dzielić się swoimi doświadczeniami. Dzisiaj, drodzy, po 20 latach zmagań, e, z setkami projektów, dziesiątkami czy nawet setkami ludzi dookoła mnie. Dzisiaj, drodzy, Pan Bóg doprowadził mnie do takiego stanu, że mogę na cały weekend wyłączyć sobie całą moją pocztę elektroniczną. Nie myśleć o tym, że akurat mi się wali moja aplikacja, że użytkownicy mają wiele problemów. Tak było trzy tygodnie temu, gdzie faktycznie coś mi się zawaliło, i przez cztery dni. Przestało coś działać bardzo ważnego. Ale Pan Bóg mi dał spokój. Przemek, dzisiaj jest piątek. Wstaniesz we wtorek i zrobisz to. Mogą poczekać. Nic się nie zawali. To nie jest system krytyczny. To nie jest awaria w szpitalu, systemu oddechowego. Pan Bóg nam daje pewną perspektywę. 10 lat temu byłoby to dla mnie niewyobrażalne. Jak użytkownik może żyć z błędem przez dwie godziny? No nie da się, absolutnie nie. Muszę go natychmiast naprawić. A dzisiaj śpię spokojnie. I myślę, że Pan Bóg chce nas doprowadzić do takiego stanu, że da nam spokój. Da nam spokój z perspektywy tego, co jest ważne dla nas, które zadania należy zrobić teraz, później, komu oddelegować. Gdy oddelegujemy, drodzy, to jest coś, czego się również nauczyłem. Widzimy szczęście w oczach innych. Naprawdę. Że obdarzamy tę osobę zaufaniem, że ta osoba się realizuje, spełnia, że ty jesteś mentorem, który który przygotowuje tę osobę do Królestwa Bożego z perspektywy obowiązków, darów i tak dalej. Drodzy, to jest nieprawdopodobnie fantastyczne, fantastyczna przygoda zarządzać czasem z Panem Bogiem. Moja działalność, czyli Pan Bóg, ja i później wszystko inne, jest to niesamowita przygoda, żeby doświadczyć moc, moc Bożą. I myślę, że w życiu każdego z nas jest to po, potrzebne. Nie to, że idę do firmy, bo muszę, ale zawsze... Nad tym szefem jest szef szefów. I ja nie służę szefowi bezpośredniemu, ale szefowi szefów, który jest moim prawdziwym szefem. I na tym chciałem skończyć. Niech mu będzie chwała i cześć, uwielbienie. Amen.